Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku z serii Dzień Zagłady z epizodu drugiego. Znajdujemy się aktualnie w stacji telewizyjnej. Jeśli nie wiecie, co to jest stacja telewizyjna, gdzie my aktualnie się znajdujemy, to musicie nadrobić odcinkami, które wcześniej były. Które wcześniej się znajdowały. Zaranie w środku pomieszczenia odcięte. No, tak średnio odcięte, że dziura jest. Air. Trzy, dwa. Dwa, cztery. Dwójeczka. Pewnie wiesz, dlaczego nas tutaj nie ma. Już nie ma... dlaczego nas już tutaj już nie ma. Próbowaliśmy walczyć z niej buntownikami, ale to należy wniknąć przez oko. Próbowaliśmy pomóc komuś, ale którzy tutaj przeżyli, a resztę zabrali ze sobą, jako jeńców. Wiem, co się teraz z nami stanie. Nie ma gdzie iść. Tak. Jeśli chcesz podążać za chęcią, zbytka woda. Chwila. Jesteśmy w tej stacji. Patryk przyjął nas tutaj bardzo chętnie. Teraz muszę poczekać na swojego przyjaciela i może nawet uda nam się tutaj zostać na stałe. Jedynym problemem to jest brak żywności i broni, ale widzę, że na wyprawie znajdziemy też flank. Dobra, czyli naszymi blokami z tego lodu. Zostawię sobie to. To też. To te bloki z tego lodu. Nie podejdzie do mnie nawet. Dobra, zbieram. On air. Tu też jakaś kamera miała być, czy co to miało być? No, siema ziomeczek. Pan ciebie? Jak się czujesz? Bo chyba taki troszkę przedziurawiony jesteś. Magazyn. Chyba też nie wiem, jak to dało być. Notatka ochroniarza. Gdzie mi wcięło notatkę? Na razie ja jako jedyny tylko mam pistolet. Jeśli nas to jest za taką nie poradzimy sobie. Muszę porozmawiać z pracownikami, a wybrać gdzieś i znaleźć więcej broni. A przy okazji coś do jedzenia. Okej. Okay. Dobra, lewe drzwi zacięły się. No. To fajnie! Zamknęli mnie! Kurde, super! Podpowiedź. Nie będę brać podpowiedzi, bo nie wiem, jak się stąd wydostać. Klucz Deniego. Dobra, czyli jeszcze będę musiał tu wrócić. Ale nie chcę stąd wymienić drzwi, bo tak nie wrócę najpewniej. Będę musiał najpewniej wybić okno. Dobra. 5 armora, 3 armora. Ta zbroja jest już lepsza. Co ja tutaj mam? Nic, podtrawić, lekarstwo, muton, bread, podporka. No dobra, jak dom mi podpowiesz, to się sprawdzę. Jeśli nie wiesz, jak wyjść z tego pomieszczenia, przeczytaj drugą stronę tego listu. Rozbij okno i przejdź po dachu. Szkoda, że sam się nie domyśliłem. No się domyśliłem, chciałem dowiedzieć się, co już zrobić. Po dachu. Ja tam się na górę tam iść. Tak to wybija. Serwerowi, bo na górze jeszcze coś jest. Dobra. Prezes. No, panie prezesie. Coś u pana nie wyszło. Ręka Patryka, on klub do niego. Klucz Franka jeden. To zestakuje wszystko, co on tu. To co mi się nie przyda na pewno. Ręka Patryka 1, 2 i 3. Dobra. Razem z moimi pracownikami postanowiliśmy, że zostaniemy w naszej stacji. Kto wie,
jak kogoś spotkamy, to nawet do nas, to nawet do nas dołączy i utworzymy dosyć silną grupę. Musimy tylko zdobyć więcej zapasów i broni, ponieważ nie mamy nawet jak się bronić w razie ataku. Prezes Patrick. Aha, to Patrick jest prezesem. Dobra. Kilka dni temu przeszła tutaj garstka ludzi z Robartem i jakimś Frankiem. Zapytali nas, czy mogliby u nas chociaż jakiś czas przenocować, ponieważ nie mają gdzie. Zaatakowali grupę buntowników, którzy wyłudzali od zapasy. Mam nadzieję, tylko nadzieję, że tutaj nie przyjdą, bo będzie po nas z silną grupą. Wszyscy się nie boją. Prezes Patryk. Wnioski Patryka 3. Ktoś musiał ich śledzić. Ci buntownicy są teraz u nas pod drzwiami. Co my mamy teraz zrobić? Nie dość, że jest i więcej, to mają broń. Już won krew na liście. Panie kierowniku, pan gdzieś tu jest? Konferencja. Konferencja. Konferencja dnia o godzinie 12 w sali A. Odbędzie się konferencja w sprawie odbudowy naszego obiektu. Wszystkim chętnym zapraszam. I kierownik. No, a kto jest kierownikiem, może mi ktoś powiedzieć? O, jestem kierownikiem. Żartujmy sobie. Dobra. Pyk. O Jezus. Jaka to serwerownia jest ogromna. A to mogę sobie otworzyć, czy tego nie mogę sobie otworzyć? Ja to nie mogę tego otworzyć. Dobra. Serwer B, przesyłanie danych. Serwer B, temperatura. Serwer A, przesyłanie danych. Serwer A, temperatura. Kurde, ej, to jest ogromne. Jakie to są wielkości serwery? Łojeźuś. Serwery są ogromne. Dobra. Kierownik. No dobra, tutaj mieliśmy już wszystko. Teraz schodzimy sobie tylko on air. O. Iron, 20 baletów. Dobra. To do niego mi się nie przyda. Broken arrow też nie. To też nie. Też nie, to też nie. Dobra. Zostawmy sobie to, jak będziemy tu zjeść. To. Gdzie są bloki tego? Wyjdę tutaj na zewnątrz i na drugie ślipy zrobię. Chyba będzie. No, to się lodu, a tutaj widzę. Obawiam, bo nie trafię, co? No. Już tak jakby wyprzyłem, więc dobra. Tylko wystrzelam. Dobrze. Jeps. Skaczemy i lecimy. Lecimy. Lecimy, 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 lecimy. O, widzę jakąś chatę. Widzę jakąś chatę, widzę jakąś chatę, widzę jakąś chatę. Chatę, mam nadzieję, że to będzie jakaś chata bezpieczna. Widzę jakąś chatę. Ja. Tutaj nic nie było. I ciepło, ciepło. O, pierduśniki mnie gonią. Teraz to małe pierduśniki mnie gonią. No jeszcze taki duży. O, jest to jakoś chata. Jakaś chata na uboczu.
że ty będzie Frank Robert. Błagam, błagam, Frank Robert, chodźcie tutaj. Bądźcie tutaj, bądźcie tutaj, bądźcie tutaj, bądźcie tutaj. O Jezus. To, zostałeś ogłoszony kilka godzin później, a ciężko je przytomnieć w innym miejscu. Głos za drzwi. Wszystko gotowe? Tak, a co z tym, którego niedawno złapałeś w tym domu? Został, go przyjęli trochę i w końcu umrze z głodu. Zabierz tylko Franka i tego drugiego. Jak mu tam? Ten drugi nazywa się Robert. Dobra, w takim razie możemy już wyruszać. Kurwa, co? Franka i Loparta mi zajumali. Mogę sobie... Dobra. Dobra, są takie rzeczy. Iron pickaxe. Muszę sobie... Dobra, i co to jest? Pink shot. Okej. Mogę to podnieść? Chyba nie. Węgiel. To jest zabarkadowany. Bacon z potato. Jest planka 3 i planka 5. Lubarka, planka 3. Jeśli to czytasz, to wiedz, że mnie już tutaj nie ma. Przed chwilą ci ludzie zabrali na wstęp, pewnie pójdziemy do tego fortu, o którym mówili wczoraj. Nie mam pojęcia, co to jest, ale poszukuję jakiejś informacji w skrzyniach przyrodowych co do całej bandy. Może tam z czegoś się dowiesz więcej. Frank. Przetrzymują mnie i Robert tutaj już od kilku dni. Nie wiem, co się stanie. Ostatnio przy tym podsłuchałem rozmowy tych pijanych, powiedzmy, strażników, którzy mówili coś o jakimś starym podrzędnym forcie, który jest niedaleko stąd. Kto wie, może tam nas zabiorą. Okej, okay, czyli już mamy teoretycznie jakieś miejsce, gdzie... Nie, to mam do środka. Tu można wyjść na górę? Nie. Nie? Ten sposób. Po co to jest? Mam ten sposób. Idę na początku wyjść, po prostu na górę. Co to było na dół? Kawałek metalu. Wezmę ten kawałek metali, może się to czegoś przyda. Broken battle. Więc daję sobie wybrać. Wygasz to 40 alama. Rzadka alama. Mam dość tego naszego przywódcy. Już nikt prawie się nigdy nie słucha. Nie chce się go słuchać. Po krótkiej naradzie z moimi przyjaciółmi doszliśmy do wniosku, że coś się go pozbyć, ale jeszcze nie dziś. Zatrzymamy do fortu, to się z nim zajmie. Po prostu dolejemy mu do picia jakiejś trucizny i już się więcej nie obudzi. Czas wprowadzić własne zasady. Alan. No. Przynajmniej o tyle dobrze, że tak, że o jednego człowieka mniej na świecie. Hehe. Tak był martwy. Dobra. O, ty. Dave'a. Palmer. Nie podoba mi się to, co oni robią z innymi ludźmi. Zamiast im pomóc, przytrzymujemy ich jakimś więcej. Nie dość, że mamy problemy na zewnątrz z tą całą apokalipsą, to jeszcze zbieramy tylko wrogów. Tego też przy pierwszej lepszej okazji wynoszę się od nich jak najdalej się da. Ok. Na terenie tego budynku czy nie przywódcy? Czyli gdzieś na terenie tego budynku będzie klucz jeszcze. Tutaj coś mamy dispensę. Węgiel się zawsze przyda. Więcej węgla. Gdzie tego węgla? Yeah.
czyli powinniśmy bardzo przydać tutaj na dół. Do tego portu, o którym wspomniał przywódca. Może tu przyjdzie nam znaleźć bezpieczne schronienie. Nie wiem, co jest w tym, ale ten port i tak będzie nasz. Jeśli nawet będzie trzeba go wysadzić, nie mam żadnego problemu. Dobra, może to dziękuję. Gdzieś na terenie tego budynku jest ten kurs w skrzyni. Gdzie jest ten klucz? Dobra, biegniemy na górę. Tutaj i tu gdzieś był przywódca właśnie. O, dobra. Teraz zobaczymy, co tam jest potrzebne. Przedmiot, który nam się już trochę przydadzą na pewno. Wezmę sobie to, co może nam się przydać. O, czekaj. No, tatka przywódca. No tylko wynosimy się z tej kupy, mamy na oko lepsze miejsce, to niedaleko z tym pogórek jest na jakiś fort przedwojenny. Może nadal jest w dobrym stanie i zamieszkam tam dłużej. O poranku zabiorę moich ludzi i pójdziemy to sprawdzić. Dobra. Czyli tam jest jeszcze ta brama. Ja przez tą bramę chyba muszę przejść. Mam nadzieję, że to pójdzie. Jakaś brama. Bandit mag. Brama. Tyk. No nie! Dobra. Ja muszę znaleźć teraz wejście. Gdzieś jeszcze indziej będzie musiał odciąć jakieś. To jest jakiś parkour. Parkour. Akurat spadłem. Ale... Co my tutaj mamy? Żelazo. Może sobie przydać.
Falcon? Palety. To może się przydać. Jeszcze zmienimy to. Przerobimy sobie to wszystko na balet. Ale to jest balet, to powinno zostać. Alan, siema. Ja poczekaj chwilę, pomóż mi. Ale to nie jest. Słuchaj, kasz. Spełnię logo, w której ze skrzynki nie znajdzie się tutaj. Jestem straszny, że się nie sam nie dam rady. Tam iść. Ja tylko chcę przyjąć rachunek. Dobrze. Dziękuję, dobry człowiek. Weź teraz ten klucz. Powinien się poczekać. Dobrze. Dobrze, że ten... Dobrze, że ten dziady nie ma na tym wstępie. Do przywódca. Jak co tak może... To jest coś tutaj betrot. No, trucizna. To jest ostro. No, martw. No, nie żyje. Potato. Baked potato. Potato. Bar. Woda. I salda. Czego zacząć, ale chyba od tego, że jak to sam widzisz, wszyscy nie żyją. Z jednej strony wyglądało nam się stąd to ciel, a z drugiej, że to nie żyją kolejni ludzie. Oni po prostu spuntowali się, a tutaj słowo przez, a wreszcie się o tym dowiedziałem, po prostu zaczęli strzelać sami do siebie. No trudno, ale posłuchaj, dowiedziałem się, że od Elanów, że blisko stąd jest jakiś schron przeciwatomowy, co znaczy ci drogę blokami drewna. Gdy wyjdziesz głównymi drzwiami, na pewno je rozpoznasz. A, jeszcze jedno. Pamiętaj, żeby nie iść w nocy. Prawie czego prześpij się w sypialni na górze, ponieważ na pewno w nocy jest naprawdę fajnie. Tak. No i dobrze, że się coś tutaj mamy? To jest... Ranka 6. Jesteśmy już na miejscu, znaczy w tym porcie. Tutaj było z zewnątrz, naprawdę miałem wstęp idealny. Czy z nas zamknęli w tym małym pomieszczeniu? Nie wiem, co z nami dalej stanie. Musimy czekać, czas pokaże. Dobra, dokończymy zwiedzanie tego fortu w następnym odcinku. To było tyle z tego, więc do zobaczenia w następnym. Nie zapomnijcie zostawić lajka, suba i zaznaczyć dzwona. I widzimy się następnym. No to do następnego.